Cześć, witajcie moi kochani w naszej kolejnej magicznej zabawie w wróżbie online. Tym razem zadajemy sobie pytanie, co on o mnie myśli. Zabawa dla kobiet, zabawa dla mężczyzn również powstanie, także spokojnie, na razie kobiety się bawią. Jak to działa? Otóż rozluźnijcie się, zamknijcie oczy i zadajcie sobie w myślach pytanie. Co on, tutaj wstawcie imię, jeżeli znacie to również datę urodzenia, o mnie myśli. Czyli jeszcze raz, zamykamy oczy, zadajemy sobie pytanie. Ja mam potasowane karty rozłożone na kubki, sama nie zaglądałam, więc jeżeli robię to raz pierwszy na żywo, to również się z Wami bawię. Wybieram sobie kubeczkę i zadaję sobie w myślach pytanie. Co on, imię, data urodzenia, o mnie myśli. Mamy zadane pytanie, teraz wybieramy kubkę. Kubka została wybrana, a teraz będzie interpretacja. Witam tych wszystkich, którzy są na czacie na żywo. Audycja oczywiście będzie dostępna wszędzie, gdzie może być dostępna, czyli i na Facebooku, i na YouTubie. Kubka pierwsza i odpowiedź na Wasze pytanie. Głowa. Serce i działanie. To, co myśli, to, co ma w głowie, jest to rodzaj flirtu towarzyskiego na bardzo takich dobrych, pozytywnych, przejrzystych zasadach. Jest to człowiek, który niesie w darze emocje i uczucia, ale ciężko będzie z nim zbudować przyszłość domową, dlatego że jeszcze jest na etapie pustelnika, czyli jest mi dobrze samemu, mogę oczywiście kogoś adorować, mogę z kimś być nieco bliżej, ale jeszcze nie jestem całkiem gotowy na relację typowo partnerską, gdzie jeżeli jest rączka i nóżka, to jestem tą rączką i nóżką. W sercu porozumienie intelektualne, bardzo duża rzetelność, przekazywanie informacji, fajne rozmowy, uczciwe traktowanie Was jako osoby, ale jednocześnie nie jest to wybitnie emocjonalne. Jeżeli chodzi o sprawy działania, postrzegane jesteście jako osoba konkretna, taktowna, rzeczowa, zgodna z przeznaczeniem, czyli takie odczucie, mam świadomość, że po coś ta osoba się pojawiła w moim życiu i fajnie byłoby z nią stworzyć dom, ale tak jak mówię, jeszcze nie do końca jestem na to gotowy. Natomiast całość tego układu jest pozytywna, czyli jesteście dobrze, romantycznie, pozytywnie postrzegane przez daną osobę, o którą pytałyście. Kubka druga. Bardzo podobacie się temu mężczyźnie jako kobieta. Widać tutaj, że taki początek emocjonalności w tej głowie zaistniał. Być może warto by było być lekko nieporadną księżniczką niż megierą, która po prostu daje sobie radę we wszystkim, bo zbyt duża siła również może odstraszać, a tą siłę w postrzeganiu tego mężczyzny widać. Serce jest może w troszeczkę gorszych aspektach, dlatego że zamiast kierować się uczuciami, to zbyt dużo w tym mężczyźnie analizy, zastanawiania się, podejmowania kroków, kompromisów bądź ich braku. On się sam odsuwa od emocji, chociaż postrzeganie jest bardzo dobre. Natomiast traktowanie Waszej osoby, on oczywiście będzie troszeczkę kogucik tutaj przy karcie maga, to stroszymy piórka i pokazujemy się w jak najlepszej formie. Romantycznie, rzetelnie, tutaj nie ma nieuczciwości w tym postępowaniu. I przy karcie świata to tak, pomoże, zawiezie, da jakiś taki aspekt pozytywny w naszym życiu, tak ukonkretyzuje, jak prawdziwy przyjaciel. O ile w tym pierwszym układzie brakowało chęci człowieka do przełamania się do związku, tak tutaj jest zastosowany rodzaj ucieczki. Z takim osobnikiem należy postępować jak z wypłoszoną sarenką.
Nie na siłę, on musi sam, ale też postrzegany jest jako dobrej, ładnej i pozytywnej kobiety. To jest druga kubka. A zobaczymy, jaka odpowiedź kryje się w trzecim rzędzie. Już patrzymy. Czyżbyśmy nie mieli żadnej złej odpowiedzi? Bardzo życiowo odpowiedziały te karty, dlatego że pokazały i jasną, i ciemną stronę mocy w każdej z kubek. Tak samo tutaj. To jest chyba najbardziej konkretnie zauroczony i zakochany, zafiksowany facet, jeżeli wybraliście tą kubkę. Postrzegana jesteś jako osoba do rodziny, jako kobieta, kochanka, żona, matka moich przyszłych dzieci. Czyli całość jest ogarnięta w głowie. Bardzo rzetelnie. Serce jest w przyjaźni, ruchu do przodu, w takich unormowaniu. Wiem, czego chcę, wiem, czego oczekuję. I działanie również jest dobre. Od fizyczności po emocjonalność. Tylko tu mamy jedną złą kartę. Siódemka mieczy w działaniu. Czasem niestety trochę wampir energetyczny i trochę malcontent. Ale samo postrzeganie Was jest najbardziej konkretne. To jest matka moich dzieci. Po prostu. Przyszła matka moich dzieci. Z tą kobietą chcę układać sobie życie. Także tutaj jest naprawdę taki najsilniejszy aspekt dobrego postrzegania jako kobiety, jako przyszłej, bardzo ważnej osoby w życiu. To, że czasem coś skręcę, coś przekręcę, no niestety przy tej siódemce mieczy się zdarza. Tutaj mamy na poziomie działania tą siódemkę mieczy, ale nie oznacza to jakiejś tragedii, zdrad, nie wiem, nieodciętej pępowiny, drobnostki, które każdemu się zdarzają. Najbardziej konkretne postrzeganie z przyszłościowymi planami kubce trzeciej. Czyli sumując, jak ktoś wybrał kubkę pierwszą, bardzo romantyczny, działający mężczyzna, trochę odizolowany od związku. W drugiej kubce konkretność przyjaźni, ale z emocjami jeszcze się wstrzymam i raczej ucieknę, jak się wypłoszę. A tutaj mamy konkret w działaniu, tylko czasem trochę, jak to się mówi, brudu za uszami. I jakieś dziwne asy w rękawie, drobnostki. Nikt nie jest idealny. Tak mniej więcej wygląda nasza wróżba online. Ja oczywiście zapraszam do łapkowania, lajkowania i niedługo pokaże się ona również na YouTubie, gdzie można będzie ją pokazać komuś, kto jeszcze sobie nie wróżył. Dziękuję Wam bardzo za bytność, obecność i do zobaczenia w kolejnych audycjach na żywo. Pa, pa!